Cześć, cześć. Nie wiem, czy już mnie widać, czy mnie słychać. Ja już jestem. Szukam się właśnie. No, wyskoczyła mi informacja, że Goldbox prowadzi transmisję. Okej, więc jestem. Jeszcze muszę się wyciszyć tylko. Teraz sobie tylko postawię tutaj, albo nie. Postawię sobie tutaj, żeby mi nie przeszkadzał. O, cześć Anitko, cześć Oliwia. Chwileczkę poczekamy. Cześć Marta, cześć Danusia. Dzisiaj mamy tak walentynkowo romantycznie. Będziemy tworzyć pracę, żeby Was dodatkowo jeszcze zainspirować do naszego aktualnego wyzwania na Goldbox. Więc może postanowicie stworzyć coś ze mną i zgłosić swoją pracę. Cześć Agnieszka, cześć Elu, cześć Kasiu, cześć Madziu. Jeszcze chwileczkę poczekamy, zanim zacznę pracować. A mogę Wam. Albo jeszcze nie. Jeszcze Wam nie pokażę pudełeczek. Za chwilę Wam pokażę, jakie mamy piękne pudełeczka z serduszkiem. Ale teraz może. Teraz mogę Wam pokazać takie mniej ważne, czyli to, co sobie przyszykowałam na live'a. Przyszykowałam sobie sizal. W Craft Cornerze również możecie kupić sizal. Mam nadzieję, że któraś z dziewczyn podlinkuje. Więc tu mam przyszykowany sizal. Przygotowałam sobie takie motylki różne, być może też wykorzystam je do ozdobienia mojej pracy. Tu mam tekturki, te tekturki nie jestem pewna, to jest gratis chyba stekturkowo, ale nie jestem pewna. Tutaj mam wstążkę vintage czerwoną, mam klej w takiej buteleczce, ta buteleczka jest świetna, kupiłam sobie ją właśnie w Craft Cornerze. Jest naprawdę świetna, więc mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Tu mam kość do bigowania, kość z We Are Memory Keepers, tak, z We Are, tak, albo z, nie, z DP Craftu, z DP Craft, również kupiłam w Craft Cornerze. Tu mam proszek do embossingu, puder do embossingu, złoty i biały, jeszcze nie wiem, jaki wykorzystam. Tutaj mam taki daber z Rangera, tu mam jeszcze poduszkę, w zasadzie nie wiem jeszcze, które elementy będę sobie embossować i do których mi będzie lepiej. Czasami lepiej mi po prostu na daberze, a czasami lepiej na gąbeczce. Tu mam jeszcze dwa kwiatuchy. Takie dwa zwykłe kwiatuszki zrobiłam. Cześć Natalka, cześć Amanda, cześć Justyna. Lenka nie śpi jeszcze, nie, Marcin z nią siedzi. A słychać bajki, dziewczyny, powiedzcie mi, czy słychać was bajki, bo tam lecą jeszcze bajki z tyłu. Tu mam nożyczki oczywiście, mam mojego dziobaczka i tu mam powycinane z różnych kolekcji listki i zobaczę, które listki bardziej mi będą pasowały. Tu mam napis, tylko z Tobą chcę iść przez świat i ten właśnie napis chcę umieścić na mojej kartce. I tu sobie wycięłam serducha. Mam serducho czerwone, mam serducho złote. Ten złoty kolor to jest papier, który możecie również kupić w Craft Cornerze. To jest, ja go sobie właśnie wycięłam z tego arkusza. Jest naprawdę świetny. Dziewczyny, tam linkujcie. Mogłam Wam wcześniej napisać, co sobie przygotowały. I tu jeszcze mam przyszykowane kilka tekturek. Tak naprawdę nie wiem, które wykorzystam. Po prostu tak do uzupełnienia kompozycji. Być może jeszcze z czegoś będę korzystała. O, tu mam jeszcze takie perełki. Więc złote, te białe być może mi się przydadzą i oczywiście kropeleczki moje nowo, więc z tego na pewno będę korzystać i jeszcze mam przyszykowane, tu mi się nie mieści, o, jeszcze mam brokat po prostu przyszykowany, nie jestem pewna, czy wszystko oczywiście użyję. Cześć Stasiu, cześć Aniu. O, Kasia, na chwilkę. Cieszę się, Kasia, już wpadłaś chociaż na chwilę. Może zdążysz wrócić. Paznokcie pod kolor bazy. No, paznokcie mam takie walentynkowe, zrobione właśnie na czasie.
sobie sizal odłożę. Staram się, żeby tak jak najmniej było właśnie tu w polu widzenia, żeby nie rozpraszać Was zbytnio. Madzia pisze, że nic nie szkodzi. No to super. Cześć Irenko, cześć Renatko, cześć Danusiu. O Danusiu piękny napis. No właśnie piękny jest, ale powiem szczerze, że nie wiem z jakiej firmy, bo po prostu miałam go tak luzem wsadzonego. Cześć Justyna. Cześć Natalka. Cześć Natalka druga. Okej, zebrało nas się troszeczkę, już troszeczkę minęła, troszkę pogadałam, więc pokażę Wam te wszystkie piękne bazy. Tutaj mam pierwszą moją bazę z serduszkiem, jest czerwona i właśnie z niej będę dzisiaj korzystać, ponieważ jest przepiękna. Spójrzcie, normalnie jest, a ja mam czerwone ręce, wybaczcie, ale z kwiatków pofarbowałam je. Nie domyło mi się. Więc tu mam piękne czerwone pudełeczko, z którego dzisiaj będę korzystać. I do tego czerwonego pudełeczka miałam jeszcze takie dwie bazy. To jest baza na kwadratową karteczkę i tu mamy na okiennicę. Ja będę używać tej okiennicy. Po prostu jak ją zobaczyłam, to od razu wpadł mi do głowy pewien pomysł. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I tu mam, jak zawsze w pudełeczkach, mamy folijkę. Tu mam kolejne pudełeczko, jest białe. Te białe są po prostu fantastyczne, bo pasują tak naprawdę do każdego jednego projektu. I według mnie to serduszko naprawdę pasuje do prac na chrzest, na komunię, na urodziny. No według mnie jest cudowne, uniwersalne, naprawdę. A białe pudełeczko jak zawsze pasuje do wszystkiego. Tu mam oczywiście bazę, mam folijkę. To sobie odłożę na bok. I tu mam jeszcze bazę kraftową. Spójrzcie, ten krafcik, ja mam słabość do kraftu, naprawdę mam słabość do kraftu i te serducho na środku. Ta praca, zobaczycie zresztą, jak wykonam pracę, zapakuję w pudełko, jak ona pięknie będzie wyglądała przez te serducho. I tutaj mamy nasze bazy, a teraz, kiedy pokazałam Wam wszystkie nasze bazy, to opowiem Wam o naszych niespodziankach dzisiejszych. Do tatusia. Do tatusia uciekaj, tatuś Cię ubierze, dobra? No i do tatusia. Mamy dzisiaj dla Was dwie niespodzianki. Pierwszą niespodzianką jest to, że jedna osoba z udostępniających osób wygra paczuszkę z pudełkami, serduszkami. I pod koniec live'a zrobimy sobie losowanie. Ja już mam przygotowane losy. Później Oliwia nam zrobi listę I będziemy losować, kto wygra tą paczuszkę. I drugą naszą niespodzianką walentynkową, dzisiaj walentynkowe wydanie, więc mamy dla Was dwie niespodzianki. Drugą niespodzianką jest rabat na 10% na zakupy z kategorii Goldbox, czyli na wszystkie pudełeczka macie rabat 10%. I ten rabat otrzyma każda osoba, która udostępni tą transmisję. Każda osoba. Więc zachęcam serdecznie do udostępniania, do udzielania się na live dzisiejszym, ponieważ mamy do wygrania właśnie paczuszkę z naszymi pudełeczkami oraz drugą nagrodę, czyli 10% na zakupy w Goldbox otrzyma każdy, kto udostępni dzisiejszą transmisję. Ja tu sobie te bazy odłożę i teraz zajmiemy się już robieniem naszej pracy. Przeczytam tu linki, dziewczyny wrzucam. Cześć Elu, cześć Ulu, cześć Ewa. O, dziewczyny już robiły. Różowe. Niebieska baza z serduszkiem. Moją księżniczkę słychać, no jeszcze na razie spokojnie. O, Oliwia pisze tak. Proszę Was o to, żeby właśnie udostępnienia były publiczne, żebyśmy wiedziały, kto udostępnił, bo jeżeli nie macie w ustawieniach, że jest publiczne, to wtedy my tego nie widzimy. I teraz będziemy sobie składać pudełeczko. Zaczniemy od tego naszą pracę
Ja sobie folijkę po prostu kleję tutaj zawsze rogi taśmą. Mam naszykowaną taśmę, którą również kupiłam w Craft Cornerze. Jest to taśma 9 albo 10 mm. Zawsze mi się myli. Właśnie 9 albo 10 mm. Kupiłam ją również w Craft Cornerze. Jest naprawdę świetna. I ja te rogi zawsze oklejam. Już pudełeczka nauczyłam się, że już ich nie oklejam. Na początku je oklejałam. Teraz już nie daję kleju, ale właśnie szybko sobie kleję. Jeszcze w razie, gdyby ktoś do nas doszedł, to będę przypominała właśnie o tych udostępnieniach, bo naprawdę warto takie bazy wygrać. I tak jak mówiłam, te bazy nadają się tak naprawdę na każdą okazję. A na walentynki to już w ogóle. Ale tak naprawdę urodziny, czy dla dziecka właśnie, czy chrzciny, czy komunia, takie serduszkowe pudełko jest ekstra. Ja się w nich zakochałam właśnie, jak tylko zobaczyłam. O, Marta pisze, zapasów nigdy za mało. O, to jest prawda. To jest prawda. Ja też jestem zakupocholiczką. I też jestem tego zdania, że zapasów nigdy nie jest za mało. A jeszcze przeważnie później, jak coś chcesz zrobić, potrzebujesz, to tego nie masz, więc naprawdę świetny jest ten rabacik na nasze zakupki. Więc kochani, udostępniajmy. Pamiętajcie, że każda osoba, która udostępni publicznie, otrzyma rabat w wysokości 10% na produkty Goldbox. To już to profanacja. No ja wiem, że idzie złożyć bez tego klejenia. No przepraszam, no taki, że to jest, no ja tak mam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I wklejam sobie w środeczek. Właśnie tak jak, nie wiem kto pisze z Goldbox. Ale właśnie nie trzeba kleić tej folijki, bo tutaj kiedy złożymy pudełeczko, to te nasze listewki tutaj, one pięknie nam przytrzymają tą folijkę. No ale ja już tak mam. Ja już tak mam, że sobie zawsze tam kleję. Dobra, kochani. I teraz zginamy sobie. Pudełeczko. Ula pisze, niektórzy kleją wszędzie. No to jest naprawdę, no racja. Ja też tak nauczona jestem, żeby kleić taśmę. Ale myślę, że z czasem mi przejdzie, bo na początku tak samo właśnie tu zawsze podklejałam jeszcze te pudełeczka, a teraz już ich nie podklejam, więc myślę, że z czasem mi przejdzie też przyklejanie szybki. No, Kasia pisze, że też zawsze klei. To już taki nawyk jest chyba, wiecie? O, Amanda, i widzisz, jakbyś taką zrobiła kwadratową karteczkę. No, popatrz, jak pięknie by wyglądała karteczka dla mamy w takim pięknym, serduszkowym opakowaniu. I teraz składamy sobie pudełeczko. Z jednej strony jest naprawdę pięknie się składa. Pięknie się składa. I ja jeszcze sobie przejeżdżam kością, zawsze, żeby tutaj super było kością. Mega jest ten kolor, jasne. No i też się strasznie, strasznie podoba. Wiecie co, widzę, że nie czytam wszystkich komentarzy, ale ja po prostu chcę tutaj też robić. W razie czego tam dziewczyny są na straży, więc pilnują waszych pytań,
które się pojawią na live. O, tu źle. Tutaj jak wszystko jest ładnie wsadzone, to wszystko pięknie trzyma. I teraz weźmiemy sobie dół pudełeczka. Ja sobie najwyżej po live jeszcze przejrzę, gdyby jakieś pytanie się pojawiło, albo gdybym na nie nie odpowiedziała w trakcie, a byłoby pilne, to po prostu proszę Was o to, żebyście ponowili. Czerwień przepiękna, no mi też się właśnie podoba, wiesz? I jak tylko zobaczyłam tą moją paczuszkę, którą mi Oliwia przysłała i zobaczyłam to pudełeczko czerwone, to wiedziałam, że muszę zrobić z nim live'a po prostu. A ja powiem Wam szczerze, że troszeczkę się dzisiaj stresowałam. No już kilka tych live'ów jest za mną, ale jest to mój pierwszy live tutaj. Niedawno właśnie dołączyłam do zespołu Goldbox. Dołączyłam do fantastycznych dziewczyn. I troszeczkę się stresuję, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli, albo w razie, gdyby nie poszło, to mi to wybaczycie. Ok, i sobie to sklejam, zginam, przyjeżdżam sobie. O, Patrycja pisze, że nie klei, tam nic nie lata, to jest na styk. Dobry wieczór, Alino. Kocham za duży wybór kolorów Bas Goldbox. O, jak miło. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ja też kocham Goldbox. Mają piękne bazy. Bardzo się cieszę, że dołączyłam do ich zespołu. Ale mnie tylko dziwi, czemu to już składasz. Ale jakie bobki. Tak sobie jeszcze przejadę. Bo jak jest wszystko pięknie właśnie tutaj przygniecione, to idealnie się łączą te listewki, wchodzi jedna w drugą, nic nie trzeba przyklejać. Aj, aha, boczki, nie, dziewczyny, nie, ja dzisiaj boczków nie kleję, bo ta baza jest, spójrzcie, ona jest tak piękna i ja nie będę kleiła. Nie będę kleiła tutaj boczków, nie będę tutaj, może tutaj jakąś kompozycję, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem. One mi się tak podobają, te pudełka, że szkoda mi zasłaniać ich. Naprawdę. I jeszcze ta czerwień, może gdyby było białe, to może bym coś tutaj zaszalała, ale powiem Wam, że ta czerwień mi się tak mega podoba, że po prostu szkoda mi jej zasłonić. Jeszcze się zastanowię. Jeszcze się zastanowię. Możemy tworzyć razem i oczywiście jestem otwarta na wszelkie sugestie. Cześć Judy, Judytko. Ręce się nie trzęsą, trochę mi się trzęsą, wiesz, przy tym składaniu pudełka, tak jak sama sobie składam tak na spokojnie, to lepiej mi to idzie, a teraz mi tak trochę latały te ręce i sobie myślę, mogłam może podkleić, ale dobra. Wiecie co, ja sobie przyszykowałam, nie pokazałam wam, bo zapomniałam po prostu. Przyszykowałam sobie taki papier w deski, uparłam się na dechy, że będą i powiem Wam, że tyle arkuszy, które przymierzyłam, to jest po prostu obłęd i wybrałam sobie ten. I najlepsze jest to, że to jest z bloku z Actiona po prostu, te deski są z bloku z Actiona. Ale tak najbardziej mi tutaj podpasowały pod tą moją wizję tej pracy. O, Ulcia też pisze, że nie zdobi. No, dobra. I wybrałam takie dechy. Tylko jeszcze się zastanawiam. I to już, już dziewczyny, co Wy o tym myślicie? Czy czasem nie... Bo tak, generalnie wymyśliłam sobie taki, że tutaj na środku będzie serduszko. To drugie serduszko będzie podniesione na dystansie.
będzie na magnesik otwierane. I właśnie tu bym chciała umieścić te dechy, ale się zastanawiam jeszcze, czy pod te dechy nie dać takiej cieniutkiej obwódki ze złota. Właśnie się zastanawiam. Jak Wy myślicie, czy Wy byście dały, czy nie? Bo powiem Wam szczerze, że przed live'em właśnie tak sobie przymierzałam kilka razy i w sumie i tak mi się podoba, i tak mi się podoba. I nie umiem podjąć decyzji. Nie umiem podjąć właśnie decyzji. Więc dziewczyny, no, pomocy. Spójrzcie, tu jest ze złotym. Taki delikatny rancik, myślałam 1,5 mm może. Albo bez. Ale wydaje mi się, że z tym złotem będzie ładnie, bo będzie właśnie do tego serducha tutaj mi tak bardziej... O, dać. Dobra, to dajemy. Okej. Więc ja sobie... poczekajcie. To sobie wezmę, bo tu miałam jeszcze naszkowany biały papier, ale tego białego jednak nie będę używała. Tu nie chcę, żeby za dużo gratów leżało, żeby nie rozpraszało Was. Daj złoty... O, ula by nie dawała, ale większość jest, żeby dać. Więc dajemy. Ja sobie zawsze ołóweczkiem zaznaczam. Można też jeżeli ktoś robi ze mną i chciałby, żebym podawała centymetry, to proszę mi, napiszcie mi, co? Bo ja sobie przeważnie... zaznaczam, ale mogę zmierzyć i po prostu mogę Wam podać, ile centymetrów mi tam wyszło. I powiem Wam szczerze, że podziwiam w ogóle, muszę trochę patrzeć, czy Wam nie uciekam, podziwiam bazę z Goldbox właśnie. Właśnie te okiennice, bo ja próbowałam kiedyś robić sama. No i zrobiłam sama tą okiennicę, ale wiecie, ile papieru poszło do wyrzucenia, bo zawsze gdzieś coś źle zbigowałam. A później jak zaczynałam przycinać moje listewki, to wtedy wychodziło, że są różnej szerokości. Strasznie, strasznie mnie to denerwowało. A one są tutaj tak równiutkie, więc naprawdę Wam polecam. Nie trzeba się denerwować później, że coś tam nie wyjdzie i coś będzie krzywo, nie? Okej. Okay. Ja sobie tu środka nie będę oklejała, bo mi się ten czerwony właśnie podoba, więc życzenie mogę tutaj wkleić sobie po prostu wydrukowane. Jeżeli bym miała białą bazę, to bym ją jeszcze oklejała, ale naprawdę ta czerwień jest mega śna i nie będę jej zakrywała, bo strasznie, strasznie mi się podoba. Ja te moje warstwy papieru będę kleiła normalnie na klej. Serduszka, ale chodzi Ci, Małgosia, o te serduszka? Te serduszka ja wycięłam po prostu wykrojnikiem, wiesz? Ten papier można kupić w Craft Cornerze. To jest właśnie w takich arkuszach, nie, chyba pisze niecałe A4 czy coś takiego. Właśnie złoty. Jest piękny, naprawdę jest piękny. Tego tak nie oddaję właśnie. Widzę, że tak w kamerze troszeczkę inaczej wygląda, tak bardziej jakby żółto może coś takiego, ale jest naprawdę mega cudownie złoty taki. Naprawdę cudowny. I tutaj sobie kleję. Właśnie tu nie będę robiła warstw. To sobie przykleję normalnie na klej. I mój paluch teraz. Kto ogląda moje live, ten wie, że ja uwielbiam paluchem rozsmarowywać. Tak, jeszcze się nie dorobiłam tego pędzla silikonowego, który mi dziewczyny zawsze piszą. I wycieram zawsze w rękę. To jest mój taki znak rozpoznawczy. I ja sobie, wiecie co, muszę się troszeczkę przybliżyć. Mam nadzieję, że nie będę Wam głowy wsadzała. Ale po prostu chciałabym, żeby to było bardzo równo. Y
elegancja Francja, no. Tak, no, powiem szczerze, uwielbiam to połączenie czerwone, złoty, czerni, jeszcze tak troszeczkę bieli, no. Tak, piękne połączenie, piękne. Danusia pisze, prawie jak paznokietki. No, prawie tak, prawie tak. Ja mam świeżo zrobione, na razie to później będę się chowała, jak już będą za długo. Na razie korzystam, bo chodzę właśnie do takiej koleżanki, która mi robi paznokcie. No, okej. Okay. To jest równiutko wszystko. Dobra. I nasze złotko już mamy przyklejone. I teraz będę wycinała dechy. Dechy chcę w pionie. Ja bardzo rzadko robię w ogóle w poziomie. Bardzo rzadko. Zawsze właśnie wybieram sobie pion. Jakoś mi tak lepiej. Nie wiem, już chyba przyzwyczajenie. I teraz przykleję sobie na dechy. I zaznaczam, ile uciąć. Ale śliczny głosik w tle. Nie wiem, wiesz co, nie skupiłam się, czy moja Lena, czy w bajce coś tam śpiewało. Jeżeli słowa były zrozumiałe, to nie Lena. Lena jeszcze nie umie mówić. Ona teraz tylko jest na etapie tata. Nawet już mama zapomniała chyba, jak się mówi. Nie chcę mówić mama, coś ostatnio. O. O, widzę, że troszeczkę nas się zebrało, więc przypomnę, że jedna osoba z udostępniających wygra dzisiaj paczuszkę Bas z pudełeczkami, serduszkami. Już paczuszka jest przyszykowana przez naszą szefową. Pod koniec live'a zrobię losowanie, kto wygrywa. I jeszcze serdecznie zapraszamy Was do udostępniania, ponieważ każda osoba udostępniająca tego live'a, publicznie udostępniająca, żebyśmy to mogli widzieć, otrzyma rabat w wysokości 10% na zakupy na bazy Goldbox. Tak, Justyna, kartka okiennica dzisiaj. Dzisiaj jest kartka okiennica. Wiecie co, miałam naszykowane, o mam, przykleiły mi się do mojego pudełeczka metalowego. Dwa magnesiki. I ja sobie już wkleję mój magnesik. Wkleję sobie pod papier bazowy, a drugi magnesik będzie przyklejony na serducho. Tylko sobie mniej więcej zmierzę, gdzie to moje serducho będzie. A daleko, ok. Gdzieś muszę sobie mniej więcej zaznaczyć, żeby później nie wyszło, że mój magnesik będzie gdzieś indziej. Wiecie co? Tu sobie pyknę. Tu sobie przykleję mój magnesik. Nie, Olena. O ja, 40 przygotowałam. 40, a Marcin tam zwijał właśnie losy. Ale najwyżej, wiesz co, pod koniec live'a jeszcze najwyżej Marcin mi wydrukuje resztę. Nie, Marcin? No, wydrukuje, dodrukuje mi i będziemy losować wtedy. No, nie spodziewałam się. Myślałam, że 40 będzie za dużo. Bardzo się cieszę, że jest tyle udostępnień. Aż mi się ręce zaczęły trząść, mogłaś nie mówić. No, ale jest. I teraz wiecie co? Fajne są te moje paznokcie, ale nie umiem ściągnąć mojej folijki teraz. Dobra, momencik, już ściągam. Nie denerwujcie się, ja się bardziej denerwuję, bo już mi się ręce trzęsą. Okej. Okay. Szefowa mnie teraz zestresowała tymi udostępnieniami.
I tak, tu sobie ściągnęłam mój drugi magnesik, przykleiłam i teraz zakleję sobie go moją bazą. Okej, taki delikatny rancik z tego złotego papieru, czerwień i złoto, bardzo mi się to podoba połączenie, ale wiecie co, zastanawiam się, czy jednak sobie nie zrobić tutaj taki, zrobię sobie maleńki dystans na jeden centymetr tylko. Mam taką taśmę pionkową, jednocentymetrową i sobie właśnie nią zrobię taki delikatny, mały dystansik. I dzięki temu nasza karteczka będzie właśnie bardziej warstwowa. Widzicie co? No często mi się ręce teraz, ale za chwilę mi to przejdzie. Ja mam tak często na live, a później mi już przychodzi i jest ok. Dobra. W ogóle weźcie, opowiedzcie mi, jakie macie plany na walentynki, czy już macie swoje prezenty. Bo ja z moim mężem, to my jesteśmy teraz na takim etapie już, że co chcesz dostać? No i mi się tak marzyły właśnie stempelki do albumów. I zamówiłam sobie stempelki, już je mam, ale jeszcze ich nie otwierałam. Więc będą takie naprawdę na walentynki, dopiero je otworzę. Ja sobie tu teraz troszeczkę podkleję klejem. To nie, że ja to muszę zrobić, ale wiecie co, delikatnie mi się naprawdę trzęsą ręce. I po prostu wolę to zrobić w razie, gdybym coś źle przykleiła, to zawsze mogę troszeczkę dzięki temu klejowi przesunąć. Teraz staram się nie wsadzać wam głowę, ale chciałabym właśnie, żeby to było równo, więc muszę to delikatnie do siebie przysunąć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to. Okej, jest super. I tą moją drugą część też przykleję na dystansik. Cześć Anetko! O, Anetka, ty jesteś ze mną często, to ty mnie już poznajesz po głosie, bo ja się w ogóle nie przedstawiłam właśnie. Cześć, z tej strony Justyna. Pół live'a przyleciało, jeszcze się nie przedstawiłam, ale dobra. No. Ewa Bożenka, tylko na Ali. A powiedz mi, Ewo, bo ja może coś mówiłam, tylko że nie wiem. Napisz proszę Cię komentarz, bo nie wiem, do czego się odnosiło tylko na Ali. Czy ja coś zaczęłam mówić i przestałam w trakcie. No to u mnie też się mogło tak zdarzyć. I teraz... Okej. No i oczywiście planuję na walentynki jakiś pyszny obiadzik. Pyszny obiadzik u mnie to jest pierogi ruskie. Teraz mój mąż dostaje raz do roku, więc będą pierogi ruskie zdecydowanie na obiad walentynkowy. A powiedzcie mi, czy ktoś w ogóle robi ze mną? Czy ktoś robi ze mną dzisiaj karteczkę? Pamiętajcie właśnie, że na grupie Goldbox jest wyzwanie walentynkowe. I teraz znowu muszę przysunąć. Lenusia, co ci? Co się dzieje, robaczku? Tatuś cię denerwuje? I teraz mam już pięknie przyklejone. Powiem wam, że naprawdę dobrze to wygląda. Okej. I teraz zajmiemy się już naszym serduchem. Ja już sobie tutaj podkleję. Te moje serducho już nie będzie dawane na dystans. Te nie. Te natomiast będzie dawane na dystansiku. Mm.
Mój mąż już zrobił do 50. Jeżeli będzie więcej, to jeszcze dodrukuję. Więc śmiało, śmiało udostępniajcie. Pamiętajcie, że jest fajna paczucha do wygrania. Ja teraz sobie smaruję moje serducho. Na walentynki. Wiesz co, bo u mnie to tak... ja już miałam upatrzone te stempelki, wiecie, to było na tej zasadzie, że już miałam upatrzone i ja sama tak poszłam i się zapytałam, co on chce dostać, co mój mąż chce dostać, ale w zasadzie to dalej mu nic nie kupiłam, nie? No i mu powiedziałam, że ja mam upatrzone te stempelki. Tak. Ale on zawsze mnie jeszcze dokupuje, kwiatuchy, wiecie, takie rzeczy. No ale stempelki już na mnie czekają. No i bardzo się cieszę. To są świetne. Pozaginaj je. Zrób losy do końca. No, pozaginaj je ładnie. Do pudełeczka tam daj. I tutaj muszę teraz dać mój magnesik. Jak po prostu puszczę, to on mi się przykleja w miejscu, gdzie jest pod spodem magnesik. O, Marta dziecią usypia. No moje jeszcze biega, ale mój mąż będzie usypiał. Przeważnie on usypia, więc dziś też na niego nadeszła pora. Tutaj sobie te serducho na taki troszeczkę większy chcę dystansik. Więc mam przyszykowane kosteczki. Kosteczki dystansowe. Tu mam trójki, ale mam jeszcze dwójki, tylko muszę je sobie wyciągnąć i chyba właśnie przykleję je na dwójki, tak, bo trójka będzie troszeczkę za duża, ale na dwójeczkę sobie przykleję. O, Amanda robi troszkę inną kartkę. Cześć, Małgosia. Więc tu sobie oklejam moje serducho. Starczy. W związku z tym, że tutaj tak ogólnie bym nie ściągała tej osłonki, ale że te serducho mam na dystansie i może mi gdzieś ta folika wystawać, tak? Może mi gdzieś ją widać, a że jest taka zielonkawa, to nie chcę, żeby ją było widać, więc ją sobie ściągnę. Ale ogólnie to bym ją sobie zostawiła. Gdybym... A wiecie co, muszę mocniej przycisnąć. To jest taki perłowy papier, ten złoty. I muszę troszeczkę mocniej przycisnąć, żeby fajnie złapało, żebym mogła oderwać. I teraz sobie ściągam osłonki stąd. Magnesy. Ewa, wiesz co? Te centymetrowe nie są takie duże. Ja mam tutaj 8 mm. Więc no, ten centymetr no, to jest 2 mm większy. Więc tak naprawdę nie jest jakiś mega, mega większy. A ja akurat wziąłem sobie tutaj 8 mm, ale chyba nie mam nawet większych, żeby Ci pokazać, jak, no ale no, to jest 8 mm, to odrobinę tylko jest większy. Kasia dostała biurko do skrapowania. Kasia, ale Ty też masz stempelki u mnie jeszcze, nie wysłałam Ci ich jeszcze. Też masz stempelki na walentynki. Widzę, ile jest osób. Widzę, ale jestem przerażona tym i dlatego mi się trochę trzęsą ręce. Nigdy nie było u mnie na live tyle osób, więc naprawdę wybaczcie mi wszystkie wpadki. Aktualnie widzę 152 osoby, więc to jest naprawdę mega, mega dużo.
Bardzo się cieszę, że wszyscy przyszliście. Ja wiem, że niektórzy wpadają na chwilę i uciekają, ale część na pewno zostanie, więc bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. No Ula, ty byś nie stworzyła, ty na pewno będziesz tworzyła coś jeszcze. Ok, i teraz mam na magnesik, czyli mi tutaj wszystko pięknie trzyma. I teraz myślałam już właśnie o tym, żeby sobie stworzyć tutaj kompozycję. Tu będzie mój napis. Tu zrobimy taką maleńką kompozycję. Muszę sobie włączyć mój klej. Pistolet na klej muszę podłączyć, ponieważ miałam go odłączonego i wiecie co? I będziemy sobie embosować. Troszeczkę będzie głośniej, bo wiadomo, nagrzewnica troszeczkę głośno chodzi, ale mam nadzieję, że przez chwilę nie będzie Wam to przeszkadzało. Tak. Tu jeszcze się zastanowię od razu, które listki sobie dołożę. I wtedy wybiorę też tekturki. Listki w zasadzie mogę sobie wziąć te. Albo nie. Tu mam... Ostatnio właśnie robiłam karteczkę i sobie powyciągałam listki. I te listki mi się tu będą podobały, bo one są takie, jakby taka zgniła zieleń. Widzicie, takie są ciemniejsze. Więc one mi tutaj naprawdę będą fajnie pasowały do tej karteczki. Spójrzcie. Jeszcze troszeczkę może je potuszuję. Tuszem, żeby... bo jestem białym rancikiem, wycinam, żeby tego białego rancika tak nie było widać. I myślę, że te będą super, te listki. Ja zawsze robiłam wiązane sznureczkiem. Właśnie tasiemką też można, czy wstążeczką. Ja mam naszykowaną w ogóle, bo jeszcze powiem szczerze, że do końca nie byłam pewna, co zrobić. I zastanawiałam się, czy po prostu nie zrobić sobie tutaj tasiemki i tutaj. I wtedy myślałam o tym, żeby kompozycję zrobić tu, ale ona by mi się tu otwierała, więc ciężko by mi było tak naprawdę stworzyć tą kompozycję tutaj. Chciałam po prostu, żeby spod tych kwiatuszków wychodziła mi ta wstążeczka i żeby tu się robiło kokardkę, żeby to tak fajnie wyglądało. Ale później doszłam do wniosku, że jednak będzie ciężko to zrobić i stwierdziłam, że zrobię na magnesik, a kompozycję zrobię wtedy tutaj z tej strony. Bo tutaj na papierze będzie mi fajnie się ją robiło po prostu, tak? Nie będę miała z tym żadnych problemów. Cześć Elu! Cześć druga Elu! Jeżeli macie ochotę, oczywiście zapraszam Was serdecznie do udostępniania. Znowu przypomnę, jeżeli ktoś to już słyszy kolejny raz, to przykro mi bardzo, ale chciałabym, żeby każdy z Was miał szansę wygrać. Więc jeżeli ktoś z Was udostępni tą transmisję publicznie, ma szansę wygrać paczuszkę z bazami serduszkami, które pokazywałam na początku. Są to takie bazy, pudełeczko na serduszko, pudełeczko z serduszkiem. I drugą nagrodą jest to, że każdy udostępniający otrzyma bon na 10% na zakupy w Goldbox. Ok, i teraz będę sobie robiła dalej. Więc myślę, tak, takie mam listki i myślę, żeby troszeczkę sobie wyciągnąć tą kompozycję, chyba wezmę sobie te gałązki. Tak mi się wydaje, jeszcze muszę sobie znaleźć skalpel. Amanda, tak, kosteczki mam od Scrub Boys, oni mają 3 mm i 2 mm. Ja sobie od razu właśnie te gałązki powycinam, ponieważ je też będę embosowała. A czy jest może wśród Was osoba, która nigdy nie robiła embossingu na gorąco? Tak się zastanawiam. Czy wszystkim się będzie nudziło, jak to będę robić? Czy niektórzy będą patrzeć z ciekawością? Ja jak odkryłam embossing
gdzieś z rok temu, to naprawdę się w nim zakochałam. Tak mi się strasznie podobają tekturki, które są embosowane. Chociaż czasami zdarza mi się też na kartce embosować krawędzie, więc to nie tylko, że tekturki, ale głównie właśnie embosuję tektureczki. Cześć Madziu! Cześć Iwonko! A Iwonka może już dłużej jest. O, ja nie robiłam. O, no to super. Dobra dziewczyny, więc pokażę Wam. Embosowanie nie jest absolutnie trudne. Ja mam nagrzewnicę. Nagrzewnicę mam akurat z Actiona. Z tego kompleciku, który był dostępny jakiś czas temu. Nie wiem, czy jest dalej dostępny, ponieważ u nas, ja nie mieszkam w Polsce, mieszkałam w Niemczech. I u nas Action jest zamknięty już jakoś od początku grudnia. I teraz nam jeszcze przedłużyli obostrzenia i dopiero niby będą otwierać od 7 marca. Takie różne sklepy, więc nie wiem, co tam jest dostępne. I tutaj do embossingu na gorąco potrzebujemy właśnie coś, co będziemy embossować. U mnie są to tekturki. Tu mam taką poduszeczkę. Moja poduszeczka już jest naprawdę zajechana strasznie. Właśnie ta poduszeczka jest z tuszem do embossingu. To jest taki klej w zasadzie. I tu mam taki daber. Ten daber to jest to samo praktycznie, co ta poduszka, tylko po prostu w innej formie. I teraz odkręcam i przykładam sobie do tekturki. Chciałam zrobić to na poduszce, ale powiem szczerze, że trochę się boję, że mi się nie odbije wszystko, bo ta moja poduszka już trochę jest właśnie styrana. Bardzo często jej używałam. Już po prostu nie klei tak dobrze, jak powinna kleić. Wiem też, że są jeszcze takie niby pisaczki właśnie z tym klejem, ale tego nie posiadam, takiego pisaczka. Że tylko przyjeżdżasz i się przykleja świetnie. No ja niestety tego nie mam. Teraz sobie tylko spojrzę. Okej, tu mam, tu jeszcze troszeczkę potrzebuję. I teraz będę posypywała sobie pudrem. Ja zdecydowałam się, że jednak ten mój napis będzie teraz biały czy złoty. Dziewczyny, piszcie, biały czy złoty. Karteczka wygląda tak, żebym nie przezłociła. Może taki biały napis na środku. Jak myślicie? Okej, ja czekam. Biały, złoty, biały. Właśnie tak się zastanawiałam nad tym białym, żeby nie przedobrzyć, nie? Bo tutaj jeszcze te moje kwiatuszki, one mają środki takie perłowe, wiecie? I może troszeczkę by do tego się też odnosiło. Boję się, że trochę będzie za złoto. O, a tu jest dużo złoto. Okej. Złoty, dużo jest złotego. No dobra, no to wiecie co? Widzę, że jest przewaga złotego, więc zrobię złoty. Dobra. Zakręcam i daję sobie do góry nogami, bo jeszcze za chwilę będę sobie tuszowała te moje tektureczki, gałązeczki. I teraz po prostu posypuję, strzepuję. Ja zawsze mam do tego właśnie, do tego mam zawsze pęsetkę. I teraz kładę sobie na drugą kartkę, a ten proszek sobie znowu sypuję do pudełeczka. I daję na bok. Albo zakręcę najlepiej. Ja kiedyś zostawiłam, wiecie co, jak dmuchnęłam moją nagrzewnicą, to po prostu wszystko było w moim pudrze. I teraz łapię sobie w którymś miejscu za mój napis i teraz będzie huk, dziewczyny, będzie huk, ale mam nadzieję, że szybciutko to pójdzie, więc...
I teraz spójrzcie, mamy gotowy napis zembosowany. Nie wiem, czy się mówi zembosowany, czy wyembosowany. Zawsze mam z tym problem i właśnie różnie się spotykam, że różnie dziewczyny mówią, więc tak naprawdę nie wiem, jak jest poprawnie. Tak wygląda gotowe, po prostu pięknie wygląda, jest tak idealnie roztopione, świetnie to wygląda. Naprawdę. I taki napisik robi taką robotę, spójrzcie dziewczyny, tak naprawdę można by było zostawić ten napis na tej kartce, tu dać jakieś tylko pół perełki i tak naprawdę kartka by mogła być gotowa, bo jest naprawdę świetnie wygląda ten napisik tutaj na tym serduchu. Ok, ale ja oczywiście muszę mieć kompozycję kwiatową. Ja jak to? Ja muszą być kwiatuchy. Ok, i teraz jeszcze wiecie co? Teraz sobie zembosujemy te gałązki. Nie wiem, czy nie jest za głośno właśnie ta nagrzewnica, ale no trudno. No tego nie przeskoczę akurat. Chyba, żebym sobie kupiła jakąś mega, mega cichą. Ostatnio widziałam, chyba Asia miała. Asia Ryba miała na live swoim taką cichutką, mega nagrzewnicę, aż jej zazdrościłam. Chociaż ta nie jest jakaś głośna, no ale mi ogólnie nie przeszkadza. Tylko właśnie nie wiem, jak ją słychać na live. Bym musiała później sobie odsłuchać live'a i zobaczyć, jak tam słychać. Czy bardzo szumi, czy bardzo zagłusza, czy jest ok. Już myślałam, że będzie teraz jeden wielki płacz, ale usłyszałam, że Lena się przewróciła, jak biegła. Ale nie, twarda jest. Nie będzie płakać. I zasypuję. Spokojnie, jak ktoś robi, to wie, że tak musi być. No tak, no to jest też racja. Jak nie mam wiesz co, ja nie wiem, czy idzie tak, znaczy bez nagrzewnicy. Ja, kiedy nie miałam jeszcze nagrzewnicy, to ukradłam mojemu mężowi z garażu opalarkę. I ja grzałam bardzo długo tą opalarką i ona po prostu działała, bo to po prostu musi być bardzo wysoka temperatura, żeby ten puder się stopił, bo to chodzi o to, że on się stapia na tym kleju. A jeżeli ty go nie potraktujesz gorącym strumieniem, wiem, że jakoś dziewczyny też robiły na żelazku, ale nie próbowałam, więc nie doradzę ci jakoś. Wiem, że tak robiły, że na żelazku. Suszarką do włosów tak naprawdę nie wiem. Musiałabyś spróbować, czy będzie ci to działało. No nie próbowałam. Opalarką próbowałam, więc na pewno działa. Mogłabyś właśnie spróbować sobie albo na żelazku w jakiś sposób to położyć. No albo właśnie tą suszarką, tylko że no suszarką byś musiała gorące powietrze włączyć, tylko nie wiem, czy jednak nie będzie za słabe te grzanie, nie? No bo jeżeli to zostawisz do wyschnięcia, to ci nic nie da, bo ten proszek po prostu będzie przyklejony albo nawet i odpadnie później. To chodzi o to, żeby on się stopił. Dobra. Teraz trochę krzyku, dziecko idzie spać. Ja już mam pistolet nagrzany. Go postawię. O, Oliwka podesłała puder do embossingu. No, na sklepie jest mnóstwo rzeczy. Pudry są, wszystko jest. Tylko trzeba poszukać. Super. Nagrzewnica topi puder. Mhm. Tak, topi.
O prostownicą do włosów Danusia pisze. No ja nie próbowałam nigdy prostownicą, więc powiem, że nie wiem. Ale jak się dało, no to najważniejsze, że działa, nie? Jest takie przysłowie, że jak coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Więc no, jak działa, to działa. To jest super. O, Ula pisze, że suszarką się nie da. No. Właśnie tak się zastanawiałam nad tą suszarką. Ja teraz sobie przykleję tą tekturkę. Ja kleję tekturki takie właśnie z delikatnym, takie cieniutkie, po prostu w ten sposób, że kleję sobie na rękę i sobie dotykam. I zawsze mam właśnie całą tektureczkę tak poklejoną. Pamiętam na moich pierwszych warsztatach, jak zaczęłam skrapować, wykupiłam swoje pierwsze warsztaty jeszcze z Hanią, z Artimeno. Teraz już nie ma Artimeno, niestety zamknęli sklep. I właśnie Hania nas uczyła tak. A dla mnie wtedy wszystko było, naprawdę wszystko było czarną magią. I Hania mnie tak nauczyła. I zawsze właśnie jak kleję, to mi się przypomina ten mój pierwszy warsztat z Hanią właśnie. I teraz przyklejam sobie równiutko tutaj. Pamiętam, jak się zachwycałam wszystkim, do tej pory się zachwycam, ale wtedy, wiecie, takie wszystko było takie wow, wszystko była nowość, wszystko taka magia, że o, coś nowego, wszystko, no, świetnie było. Okej, okay. Teraz mocno musiałam właśnie przycisnąć, żeby mi się to fajnie złapało, bo ten papier tutaj pod spodem, on jest taki, on jest brokatowy, ale jest taki właśnie fajnie gładki, że nie jest taki, jak przeważnie są takie szorstkie te papiery, takie gruboziarniste, on jest taki delikatny właśnie, więc fajnie mi się to przykleiło. I teraz tutaj stworzę sobie tą kompozycję kwiatową. Na sam dół oczywiście daję sizal. Sizal, tak jak mówiłam, jest dostępny w sklepie, więc możecie sobie śmiało wpaść tam do sklepu i sobie kupić. Ja uwielbiam sizal. Kiedyś cały czas używałam tylko gazy, ale później, kiedy odkryłam sizal, to teraz częściej właśnie używam jego. Tylko, że nie daje jakoś dużo. Ja tak oszczędnie, nie żebym była taka pazerna, ale oszczędnie po prostu. Nie daje za dużo. Ja tak sobie zawsze troszeczkę zwinę. I tutaj sobie fajnie przyłożę. Pamiętajcie, że ten sizal, jeżeli ktoś z Was się boi, bo wiem, że są takie osoby, które się boją używać sizalu, bo gaza jest taka, wiecie, gaza jest bardziej zbita. Tutaj sizal to jest jednak takie sianko. Jeżeli ktoś się boi używać tego sizalu, to pamiętajcie, że na sizalu budujecie tak naprawdę kompozycję. Więc nie musicie się tam bardzo tutaj nad nim rozczulać, żeby był jakoś mega pięknie ułożony, bo na nim jeszcze będzie mnóstwo innych rzeczy, które nam go przykryją. I on po prostu nada takiej puchatości, takiego też charakteru, mi się wydaje, takiego innego tej pracy. Okej. Okay. Ja to sobie jeszcze zawsze te pojedyncze wszystkie włosy. Wiecie co, nie wiem, czy teraz tak długo nikt nic nie pisze, czy po prostu mi się nie wyświetlają komentarze. Proszę Was, żeby ktoś coś napisał teraz, bo nie wiem, czy mam się, czy mam wyjść i wejść znowu, ale to wtedy i tak nie będę widziała. Będę widziała każde kolejne. Więc strasznie długo nie mam żadnego właśnie komentarza i nie wiem, czy nikt ze mną nie rozmawia. Okej, okay, teraz mam już... O, rozmawiacie ze mną, dobra, no nikt ze mną... Dobra, jesteście. Jakoś nigdzie nie pasuje. No, do gazy właśnie też się trzeba przekonać. Też trzeba, ja pamiętam, oglądałam zmagania mapkowe i tam Eunika zawsze tak wszędzie dawała tą gazę i tak się przekonałam do gazy. No, teraz aktualnie jestem zakochana bardziej właśnie, tak jak mówiłam, w sizalu. Jakoś tak mi bardziej zaczął pasować, ale to wszystko
Wszystko zależy od tego, co kto lubi, co się komuś bardziej podoba. Osiemdziesiąt dwie wiadomości z kodem kochana moja, a mój Marcie mi zrobił do 50. No, nieźle. Ja teraz wyciągnęłam sobie mój tusz, bo chcę sobie potuszować po prostu te listki, tak jak mówiłam wcześniej, żeby tak nie było widać tych białych rancików. Ja mam Distress Vintage Photo, uwielbiam go i po prostu używam go bardzo, bardzo, bardzo często. I teraz będę sobie tuszowała te listeczki. Ja jeszcze zawsze oprócz tuszowania objeżdżam sobie moją kuleczką. Wiecie co, posprzątałam nawet dzisiaj i znalazłam moje kulki, ale znalazłam tylko 3. Ostatnio miałam jedną, więc wiecie, to jest zawsze jakiś progres. Ale właśnie ogólnie są 4 te dłutka kulkowe. Oliwka, masz na sklepie dłutka kulkowe? Bo naprawdę są świetne te dłutka, więc polecam Wam z całego serducha. Ale jeszcze gdzieś tę jedną mam zgubione właśnie. Dobra. I sobie tuszuję. Ja po prostu każdy mój rancik tutaj objeżdżam sobie w koło. Każde moje listeczki. I teraz te listeczki. Nie wiem, czy ktoś z Was może nie tuszował. Nigdy, widzicie, jest taka różnica po prostu, że... Bo tutaj będzie schowane, tak? Dlatego z tej strony nie tuszowałam. Nie będzie się tak rzucał ten biały... A tu mam klej na gorąco przyklejony. Ten biały rancik mi się tutaj nie będzie rzucał tak w oczy w tej pracy. Ta praca jest taka ciemniejsza. Ten biały rancik jednak bardzo by mi się tutaj rzucał w oczy, dlatego chciałabym go troszeczkę ukryć. I w ten sposób właśnie sobie tuszuję. Danusia Szymczak. Danusiu, ale ty mówisz, że u mnie dzieło? Nie, ty na pewno jakieś dzieło tam tworzysz. Cześć, Kasiu. Najwyżej zrobisz takie losowanie z programu RAM. No, też mogę zrobić, też mogę. Tylko bym musiała przynieść od Marcina telefon. Tak. I powiecie mi tylko, ile jest udostępnień i coś wylosujemy. Tylko wiecie co, że ja kiedyś robiłam to losowanie i... Może mi się nie udać coś. Tutaj sobie te też potuszuję. Troszeczkę. O, nie macie, nie mamy dłutek kulkowych. No, Oliwka, trzeba to nadrobić. Dłutka kulkowe na sklep. Ale dobrze, że macie świetne kości do biegowania. Jestem taka zadowolona z tych kości. Nawet mój mąż się śmiał, że ja to z pazerności aż dwie paczki zamówiłam. No, coś musiałam tam, ale kości się przydadzą zawsze. Aż mi z rąk leci teraz, wiecie co? Jestem w szoku, że było tyle udostępnień. Naprawdę, ale cieszę się. Mam nadzieję, że live Wam się podoba. Wiem, że skusiła Was paczka. Mnie też by skusiła paczka nagroda i jeszcze rabacik na sklep. Więc no, nie dziwię się, nie dziwię. Sama bym udostępniła. Chociaż w sumie tam mogę z tamtego udostępnić. Może by mi się udało wygrać. Nie żartowałam teraz oczywiście. Okej, okay, wiecie co? Ja tu sobie jeszcze... To muszę sobie tutaj ten biały plac troszkę. I... A, jeszcze te też przytuszuję. W zasadzie nie wiem, czy tak dużo ich wykorzystam, ale jak tuszuję, to już wytuszuję je wszystkie, bo znając życie, zacznę układać tutaj listeczki i się okaże, że jednak by mi się przydały. I znowu będę tuszować. Więc już za jednym zamachem. Właśnie tuż i nie wiem, co robię nie tak, ale on nie tuszuje twardy jak kamień. No, może coś z nim być nie tak. Wiesz co, ten jest strasznie właśnie, strasznie jest mokry. I po prostu wystarczy przyłożyć i tak jakbym miała tutaj białą gąbeczkę, ona już jest po prostu z tego tuszu taka brązowa, ale gdybym miała białą gąbeczkę,
to naprawdę zaraz jest mega, mega brązowa, bo on jest cały nasiąknięty i ja już go mam 2 lata. No, prawie 2 lata. Spójrz, ja sobie przyłożę i tu odbiję na tym. I zobacz, ile jest tego tuszu. Naprawdę, on jest taki mega nasiąknięty, a już mam go bardzo długo. Więc coś swoim musi być nie tak i najlepiej by było, żebyś zareklamowała właśnie sobie na sklepie, tak jak pisze Ula. Pazurki pod kolor. No, pazurki, pazurki. Pazurki takie właśnie walentynkowe. Listeczki. Listeczki oczywiście będą tu. Tak bym chciała, żeby ta kompozycja mi tak szła. Czyli te kolejne będą do góry szły. I ja je sobie jeszcze dodatkowo zawsze na takiej gąbeczce. Ta gąbeczka moja to już jest strasznie, strasznie zajechana, ale to wcale nie przeszkadza, bo ona spełnia swoje wymagania. Tutaj i kulkuję sobie po prostu tymi moimi dłutkami, troszeczkę wyginam listki. Dzięki temu te listki, spójrzcie, widzicie, tu jest taki płaski, a ten jest taki właśnie wyrolowany, taki wygięty. I ta kompozycja wtedy tak pięknie wygląda, bo jest taka uniesiona, nie jest taka płaska. A jeszcze do takich właśnie, do kwiatów, takich z Faamiranu, gdzie one są odstające, naprawdę dużo lepiej wyglądają te listki, kiedy są też takie wyprofilowane, bo takie płaskie nie wyglądałyby tak ładnie. I tu nad nimi się jakoś tam specjalnie nie roztkliwiam, po prostu przejeżdżam je w niektórych miejscach mocniej, w niektórych słabiej. Tak naprawdę nie ma to jakiegoś znaczenia. Chodzi po prostu o to, żeby one były właśnie takie wyprofilowane. Danusia pisze, że bardzo fajny live. Dziękuję, Danusiu. Dziękuję, Danusiu. Jesteś kochana. Ja Ciebie, Danusiu, kojarzę, bo Ty jesteś często na moich live'ach. Bardzo się cieszę, że Wam się podoba. Bo ja tutaj będę częściej. Więc mam nadzieję, że będziecie do mnie przychodzić i nie tylko do mnie, bo pozostałe dziewczyny również będą tworzyły na live'ie. Teraz będziemy właśnie tworzyć regularnie, zawsze w piątki, więc zapraszamy Was serdecznie. W przyszłym tygodniu Monika będzie tworzyła pudełeczko na Raffaello, więc też naprawdę coś innego. Ja nigdy nie robiłam pudełeczka na Raffaello, więc dla mnie będzie to mega ciekawy live'ik. I na pewno w przyszłym tygodniu też czeka na Was jakaś niespodzianka. Teraz mieliśmy właśnie dwie niespodzianki dla Was, bo są walentynki. Walentynkowa, podwójna niespodzianka. A w przyszłym tygodniu nasza szefowa na pewno coś dla Was równie fantastycznego wymyśli. Okej, okay. Już mam teraz wszystkie fajnie wyprofilowane, więc sobie tutaj mogę sobie je poprzykładać i ułożyć już kompozycję moją. W zasadzie moje kwiatuszki już mogę sobie przykleić i wkoło nich po prostu będę przyklejała listki. Sylwia, bo chyba nie było Cię od początku, więc przypomnę kolejny raz, że dzisiaj właśnie jedna osoba z osób udostępniających publicznie tą transmisję wygra paczuszkę z pudełeczkami z serduszkiem, czyli są do wygrania pudełeczka takie w różnych kolorach. I jedna osoba właśnie wygra taką paczuszkę i na koniec live'a ja zrobię losowanie i po prostu wygra osoba z danym numerkiem. I dodatkowo jeszcze właśnie z okazji walentynek nasza szafowa zrobiła drugą niespodziankę i tą niespodzianką jest
to, że każda osoba, która udostępnia, dostanie w wiadomości prywatnej kod na 10% na zakupy z naszych baz. Na zakupy w Craft Cornerze i rabat będzie dotyczył właśnie baz Gold Box. Więc naprawdę warto udostępnić 10%. To jest naprawdę fajny rabacik. A jeszcze jak piszesz, że musisz większe zakupy, no to Ci powiem, że naprawdę, naprawdę się opłaca. Zawsze się zresztą opłaca na taki kodzik. I serdecznie polecam Ci bazy z serduszkiem, bo są piękne. Ja tutaj też jak nie było Cię od początku, to jeszcze Ci powiem, że ja właśnie dzisiaj tworzę na tym czerwonej bazie, to jest baza okiennica i ją właśnie też można dostać w Gold Box. Taka czerwona, mega śliczna i idealnie się mieści właśnie do tego pudełeczka, do tego. Ok, i tu sobie dalej buduję kompozycję. Ja lubię, jak jest dużo listków, dlatego u mnie zawsze w pracach jest dużo. I tu sobie od spodu jeszcze przykleję. Właśnie teraz jak na to patrzę, to nie wiem, czy będę mieszała te drugie rodzaje listków, czy już zostanę chyba przy tych tylko. Ale zaraz jeszcze zobaczę. O, szefowa się pyta, czy mamy jakieś sugestie na przyszły tydzień. Co? Macie jakiś pomysł? Pomysł na nagrodę? Bo właśnie chcielibyśmy... No nie możemy nagrodzić wszystkich, którzy przychodzą na live'a i którzy udostępniają. No niestety nie da się tak zrobić, ale chcielibyśmy zawsze, żeby chociaż jedna osoba właśnie wychodziła szczęśliwa. Znaczy mam nadzieję, że więcej osób z Was wyjdzie szczęśliwych, że miło spędzi wieczór. Ale jedna osoba chcemy, aby wychodziła bogatsza. O, paczuchę, niespodziankę. Taką niespodziankę wiecie, no wiecie co dostaniecie, tak? Dzisiaj dostaniecie pudełka z serduszkiem, ale nie wiecie jakie będą kolory, ile będzie sztuk, więc no troszeczkę jakby nie patrzeć, wciąż jest to niespodzianka. Ale mam nadzieję, że nasze live'y Wam się spodobają, już kilka live'ów właśnie było prowadzonych. My bardzo chętnie spędzamy z Wami czas. Mimo, że się mega stresujemy, bo ja na przykład dzisiaj naprawdę strasznie się stresowałam. Ponieważ jest to mój debiut, może nie debiut właśnie live'owy, ale pierwszy mój live tutaj. Z moimi nowymi koleżankami, więc naprawdę się stresowałam. Chciałam, żeby wszystko było ok. Chociaż wiecie, jak jest na live'ie, to nie jest tak, że ja sobie po prostu coś mi nie wyjdzie, no to wytnę filmik, zmontuję, to tak nie działa, nie? Dlatego zawsze jest jednak troszeczkę ten stresik, że coś tam się nie uda. Okej. I tu jeszcze sobie wkleję ten jeden listek. Oj, nie nadążam tam z Waszymi komentarzami, bo też już nie wiem, która jest godzina, ale moje dziecko poszło spać. Zastanawiam się, czy mój mąż poszedł też z nią. Nie chcę patrzeć na zegarek, bo ja później, jak czasem patrzę na zegarek, moje live'y to jak kiedyś robiłam na innej stronie, to prawie 3 godziny trwał, więc jak zobaczyłam zegarek, to się tak zobaczyłam godzinę, to się strasznie zestresowałam, dlatego wolę dzisiaj na nim nie spoglądać. I to sobie przytnę. Już nie będę dawała tamtych listków, tu mi nawet jeden został ten, bo już jest dużo. I teraz jeszcze sobie gdzieniegdzie właśnie te gałązeczki dam. One są takie delikatne, ja je jeszcze poprzycinam, żeby one były takie krótsze. Mogło się napisać, że już jest szczęśliwa. Momencik, coś... Justynko, co właśnie w jaką stronę mogę? Mm-hmm.
kochani, zmiana planów. Szefowa nie może do Was napisać jako strona, dlatego proszę wszystkich, którzy udostępnili live'a, o to, aby się zgłosili. Zgłosili się do Goldbox, właśnie napisali wiadomość w stylu proszę o kod. Tak, i wtedy będzie wiadomo, że udostępniliście transmisję i prosicie o kod. Więc śmiało wysyłajcie wiadomości. Możecie nawet teraz chyba. Teraz czy po live'ie, Oliwka? Kiedyś będzie wygodniej. Ja sobie teraz właśnie przycinam, żeby nie były za duże, żeby po prostu mi tutaj wychodziły spod kwiatuszków. One są takie, takie delikatne, widzicie te listki, tak naprawdę obojętnie w którym miejscu przetnę, będzie fajnie wyglądać. No i dziękuję Ci, Małgosiu, bardzo, strasznie mi miło, strasznie mi miło. Wiecie, to jest naprawdę takie, no, cieszę się na te słowa, bo to jednak mimo wszystko teraz tak tworząc samemu sobie, to tak jak mówiłam, czy nawet tworząc jakiś tutorial, to można zawsze wyciąć, zmontować, ale tak na żywo to nie jest jednak takie łatwe. Zawsze jest jednak ten stresik i coś tam może się nie udać, ale takie słowa, że miło się spędziło wieczór, że się czegoś nauczyło, to naprawdę wiecie, jakie to jest ważne dla nas. Ja to w ogóle strasznie się cieszę. Do tej pory właśnie oglądam live'y, ale kiedyś, jak zaczynałam ten scrapbooking, to po prostu dla mnie te wszystkie osoby to były takie, o matko, ja nigdy tak bym nie zrobiła, w sensie, że po prostu nie byłabym taka odważna, żeby tego live'a prowadzić, a teraz jednak minęło trochę czasu. I sama te live'y prowadzę, więc jeżeli ktoś z Was też jest taki niepewny siebie, jak ja byłam kiedyś, no to spójrzcie, że wystarczy, że minie troszkę czasu. Minie troszkę czasu. Człowiek tworzy coraz więcej pracy, nabiera większej pewności siebie i w pewnym momencie stwierdza, że chce stworzyć live'a i pokazać coś innym. Więc pamiętajcie, nie bójcie się próbować. Ojejku, coś mi się przesunęło. Dużo tam nie przeczytałam, później przeczytam, bo widziałam właśnie, że coś mi się przestało przed tym, jak odczytywałam wiadomość, to przesunęłam i wiecie co, stanęłam w miejscu. A teraz widziałam, że bardzo dużo nowych komentarzy doszło, ale ja sobie, tak jak mówiłam, wszystko sobie po live na spokojnie po prostu przeczytam. O, Stasia napisała śliczna kartka. Bardzo się cieszę, że Ci się podoba. Piękna, piękna. Dziękuję, dziękuję dziewczyny. Bardzo Wam dziękuję. O, i jeszcze wiecie co? Jeszcze sobie jedną tą gałązkę dam. Halinko, są również inne kolory. Są również, jest kilka kolorów pięknych. Ja wybrałam sobie właśnie dzisiaj to pudełeczko z serduszkiem w kolorze czerwonym. Mam nadzieję, że Ci o pudełeczko, kochana, chodziło. Z serduszkiem. Orka. Ja sobie wybrałam w kolorze czerwonym. Pokazywałam Wam również w kolorze białym i w kolorze kraftowym. O, tu mi się odkleiło. A ta baza kartki, którą robię, to jest kartka okiennica. I tą bazę również możecie sobie kupić śmiało w sklepie. Też jest kilka kolorów.
szafranka przyszła. Cześć, Aguś. Cześć, Aguś, wpadłaś mnie wesprzeć. Okej, dobra. Wiecie co, muszę teraz te nitki tego kleju, nienawidzę tego, po prostu nienawidzę. O, Wiktoria podrzuciła link do baz okiennic. Okej, ja sobie tu jeszcze właśnie gdzieniegdzie ten sizal poprzecinam. Tak jak mówiłam, tutaj nad nim wcześniej nie ma co się tam roztkliwiać, zawsze można poprzecinać. Ja sobie teraz troszeczkę tu ogarnę, już nie będę dawała listków, ale jeszcze tam jakieś koraliki i brokat jeszcze dołożę, żeby było takie, wiecie, na fol. Ale troszeczkę tu ogarnę, żeby Was ten mój bałagan nie rozpraszał aż tak bardzo. O, dziewczyny piszą, że już kody mają. No, nasza szefowa ekspresowo działa. Ok, kochane. Więc teraz naszykowałam sobie również klej. Momencik. Heavy Body Gel. Ja mam akurat Sea Art. Już go mam bardzo długo i mam końcóweczkę. W zasadzie to nie wiem, czy jest na sklepie, ale chyba jakiś mamy. Dziewczyny, mamy jakiś Heavy Body Gel? Ja mam już naprawdę końcóweczkę. Już jest mega stary. I tu mam pędzelek przyszykowany do niego. Tu mam koraliki, które chcę przykleić. Ja mam mat tutaj. O, Oliwka pisze, że mamy. No i super. Na sklepie właśnie możecie kupić ten. Ja mam matowy. Nie miałam nigdy glossy, więc nie wiem, jak ten glossy. Ten jest super. Wszystko na nim kleję właśnie. Jest naprawdę mega. Ja właśnie go używam do tego, żeby przyklejać różne koraliki, czy jakieś odciski z masy soft, czy metale. Ten heavy body naprawdę wszystko świetnie, świetnie klei i nie trzeba się martwić, że coś odpadnie. Tylko, że po prostu potrzebuje troszeczkę więcej czasu na to, żeby wyschnął, ale kiedy wyschnie, to złapie na pewno na 100%. I tu mam jeszcze przyszykowany brokat, więc na koniec będzie brokacik jeszcze. Będzie dużo brokatu. A jeszcze sobie, wiecie co, naszukuję. Nie naszukuję, tylko dam sobie jakąś karteczkę pod spód. Tu mam taką pomarańczową, bo będę sypała tymi kuleczkami, żeby po prostu łatwiej mi było sypać. Tu mam jakiś pomarańczowy z bloku. Będzie Wam dawał po oczach ten pomarańcz, ale na chwilę tylko, wybaczcie mi. To jest baza okiennica. To jest po prostu tutaj, ta czerwona baza. Ona się składa tak jak okiennica, tak? Na połówki. Ja na tą bazę przykleiłam serduszko z wykrojnika, te złote, no i później te czerwone. I na serduszko złote, tutaj pod spodem jest wklejony magnesik i tutaj pod ten papier, pod papierem wdechy również jest magnesik. Dlatego ona mi tak fajnie klapie i nie muszę się martwić, że mi się będzie otwierała, ponieważ ona jest właśnie, trzyma się dzięki magnesikom. Można zrobić na wstążeczkę, na sznureczek, więc tak naprawdę co się komu podoba. Można tutaj coś innego zrobić, można zrobić prostokącik jakiś. Ja lubię po prostu, jak te karty okiennice są tak otwierane. Można zrobić tutaj właśnie prostokącik, kwadracik jakiś na środek dać, czy kompozycję na serwetce. Więc naprawdę mega, mega pole do popisu. Można zrobić opaskę tutaj tylko taką,
i na tej opasce zrobić kompozycję i po prostu tą opaskę zsuwać i wtedy zostaje tylko ta karta i w środku tam życzenia, tak? Można w ten sposób, można naprawdę, jest mnóstwo, mnóstwo różnych pomysłów na wykorzystanie tych baz. A naprawdę polecam, bo są naprawdę równiutko podocinane i nie trzeba się denerwować, tak jak mówiłam na początku live'a, że kiedyś próbowałam robić sama, ale wiecznie mi coś tam nie wychodziło, wiecznie gdzieś było krzywo, albo zbiegowałam w ten sposób, że tu po środku miałam po prostu lukę, że te karty mi nie dochodziły do siebie. Tak mnie strasznie to denerwowało. Innym razem znowu nachodziły mi na siebie i kiedy ścinałam te skrzydełka, to wychodziło, że te skrzydełka nie są równe, więc no strasznie to było dla mnie irytujące. Dlatego bardzo się cieszę, że są te bazy gotowe i nie trzeba się denerwować przy ich robieniu, bo tworzenie prac powinno nam sprawiać przyjemność, a nie denerwować, prawda? Więc no, naprawdę, mega się cieszę, że w Goldbox można kupić te bazy. I ja tu sobie właśnie daję, gdzie chcę przykleić te kryształki, to po prostu sobie daję ten klej. I potem na ten klej będę posypywała te moje kryształki, te moje perełki i one mi się po prostu w tych miejscach przykleją. I teraz ja będę dawała te przezroczyste. Mam takie, dam Wam bliżej, jeżeli chcecie zobaczyć. Tu mam takie przezroczyste koraliki, takie kryształki i tu te złote będę dawała, te dwa rodzaje. I teraz po prostu w miejsce, gdzie sobie rozsmarowałam ten klej, daję te moje kryształki. Mogłam sobie coś wziąć, łyżeczkę jakąś, wygodniej by było. Ja mam łyżeczki właśnie, tylko że mam w pokoju, już nie chcę tam się kopać, bo się boję, że Lena się rozbudzi, a nie wiem, czy ona już zasnęła, czy jeszcze nie. Zawsze z jogurtu, takie jak były, wiecie, takie jednorazowe łyżeczki, zawsze sobie zabierałam. Jeszcze najlepsze były takie składane na pół, nie? Tak mało miejsca zajmowały. Zawsze sobie składałam właśnie, zabierałam Lenie. Dawałam jej normalną łyżeczkę, a sobie chowałam te. No, powiem Wam szczerze, że mega mi się przydają. Tylko widzicie, jak się zapomina je wziąć. No to niestety, trzeba się męczyć w ten sposób. Ja mam nadzieję, że to moje gadanie nie męczy Was za bardzo. Ja bardzo dużo mówię. I tak. Ale mam nadzieję, że nie denerwuję Was za bardzo. Okej, wiecie co? I jeszcze tu. Ja lubię tak, jak jest dużo, jak te kompozycje są takie bogate. Mam problem właśnie z takimi prostszymi kartkami, które mają właśnie mało elementów, takie clean and simple, to w ogóle dla mnie jest po prostu czarna magia. Teraz delikatnie sobie to strzepię i pozbieram. I teraz ja jeszcze posmaruję sobie zwykłym klejem, gdzie chcę po prostu, żeby ten mój brokacik się osadził. Wezmę sobie tylko inny pędzelek, drugi pędzelek i zwykły klej. I ja sobie po prostu tutaj na kartce z boku daję trochę kleju. Ten klej, moczę sobie po prostu pędzelek w tym kleju i tak trochę rozsmarowuję, żebym miała odrobinę, po prostu nie za dużo tego kleju, ale żeby mi się coś tutaj trzymało. I tutaj gdzieniegdzie sobie smaruję, na przykład listki, po kwiatuchach też sobie przyjadę, żeby mi się tutaj ten klej przykleił,
po prostu smaruję klejem i obsypując brokatem, ten brokacik mi się tutaj będzie trzymał. Więc ja bym chciała właśnie tutaj na krawędziach listków. I tutaj gdzieniegdzie właśnie. Ja będę sypała złotym brokatem i trochę białym też. Chociaż ten biały mój jest taki naprawdę mega delikatny, więc jego to tak nie będzie widać, będzie się po prostu błyszczało. Ale złotego, dzisiaj dużo, dużo złotego jest. I teraz sobie obsypuję też, obsypuję sobie te listki i obsypuję sobie tutaj właśnie kompozycję całą kwiatuchy. Zaraz strzypiemy ten nadmiar, więc będzie tego dużo. I teraz jeszcze właśnie zmieniam sobie na białe. Mam dwa rodzaje białego, więc wezmę sobie ten co się bardziej błyszczy. Ten taki z drobinkami inny. Są czerwone drobinki, gdzieniegdzie też niebieskie, ale to tego tak nie będzie widać, więc absolutnie mi nie przeszkadza, że tam gdzieś niebieski jest, nie? I teraz strzepuję. Ok. Tu mi jeszcze trochę spadło koralików, ale też mi to nie przeszkadza. I ja mam taki pędzelek. Wiem, że to może nie jest profesjonalny pędzel do tego, ale ja po prostu sobie tutaj strzepuję nadmiar. Nadmiar. Tutaj wiem, że po prostu w tych miejscach też nie było kleju i on nie miał się tutaj osadzić, a że po prostu tutaj jest troszeczkę szorstki ten papier, więc ten brokaciek mi się tu zatrzymał, więc ja go sobie tutaj po prostu pościągam i ten pędzelek mi w tym pomaga, bo jest taki mega miękki, więc jest naprawdę fajny ten pędzelek. I tutaj delikatnie jeszcze strzepuję z moich kwiatuchów. Ok, i teraz mamy, pokażę Wam z bliska. Nie wiem teraz, jak widać tę moją kartkę. Ale wiecie co, no jeszcze ja bym nie była sobą, gdybym nie dała pół perełek. Więc jeszcze tutaj sobie walnę pół perełki. Oczywiście moje pół perełki gdzieś tutaj wylądują i tu. Takie kropelki nowo mam, albo sobie wezmę chyba kropelki nowo, albo takie, zaraz zobaczę, jakie mam pół perełki. To jest brokacik, ja go kupiłam w Actionie. On jest taki właśnie, 6 kolorów jest. W Actionie go kupiłam, ale też już bardzo, bardzo dawno, więc ale powinien być dostępny. Przyjemnie się. Ja już miałam Clean and Simple. Gdzie ja miałam Clean and Simple? Która to moja praca? No, a była dla babci i dziadka kartki, tak. No, ale mam z nimi problem. Naprawdę mam problem z takimi kartkami. Ja lubię takie bogate z kwiatami. Uwielbiam w ogóle robić kwiaty z pałami ranów. Dlatego lubię też je używać w pracach. Ale ostatnio właśnie, jeżeli widzieliście może moje zakupy w Craft Cornerze, ja na kanał swój wrzuciłam na YouTubie. Kupiłam sobie po prostu kwiaty, te papierowe, zakochałam się w nich, więc no już powoli będę się przerzucała chyba, znaczy nie całkiem, tak, bo ja dalej uwielbiam robić kwiaty, ale te papierowe już chyba nie mam zamiaru robić sama papierowych, tylko będę po prostu kupowała, bo te kwiaty są po prostu cudowne w tym Craft Cornerze. Ależ proszę bardzo, kochana Halinko, proszę bardzo. Ok, dobra. No to ja sobie przyklejam. Tu mam takie trzy rozmiary tych moich półperełek. Ja sobie zawsze daję albo te dwie średnie i jedną małą na przykład, albo każda inny rozmiar. I tu sobie dam, bo troszeczkę mi tutaj jest jakby tak pusto. Też nie chcę tak całkiem...
Nie chcę całkiem tutaj na przykład uciekać w róg. Dlatego myślę, że tutaj po prostu dam te trzy. Dwa. I trzecia. Wiecie co? I teraz właśnie moje pazury mi przeszkadzają. No. Przeszkadzają mi moje pazury. Takie ładne pod kolor kartki. A, denerwują mnie, bo nie mogę nic odkleić. Ok. I tu jeszcze do góry bym dała. Teraz by mi się ktoś przydał, kto mi będzie odklejał moje półperełki z pracy. Dobra. No. I wiecie co? I chyba będzie koniec. Powiedzcie mi, czy coś byście jeszcze dodały do tej karteczki? Bo to wiecie, taka praca na lewie to jest taka praca zespołowa. Ja tutaj wykonuję, ale dużo rzeczy się Was pytam. Proszę o poradę. Więc powiedzcie mi, czy coś byście jeszcze dodały, czy już będzie koniec. O, jest super, piękna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jesteście kochane, po prostu kochane. No właśnie, też tak myślałam, że tak, jest super. I teraz zapakujemy sobie. Tutaj muszę troszeczkę podnieść mojego listka, bo ja za dużo, po prostu za bardzo mi tutaj wyszło, ale mieści się super. Dobrze, że baza jest właśnie odrobinę większa, więc te moje wystające elementy i tak dobrze wyglądają, spójrzcie. Nic się z nimi nie dzieje, tutaj troszkę tylko tego listka poprawiłam, a wszystko jest ok. I teraz zamknę. I tak wygląda. I super wygląda napis. Spójrzcie. Naprawdę jest świetnie. I widzicie, i nie trzeba tak naprawdę o 48 osób, a ty losuj. Dobra, dobra. To wiecie co, ja mam tu naszykowany pojemniczek. I w tym pojemniczku jest 50 numerków. Więc zaraz będziemy losować. Ojej. Kochani, posprawdzajcie jeszcze szybciutko, póki macie czas, ponieważ 101 udostępnień było, a tylko 48 osób zrobiło to publicznie, czyli nikt z zespołu nie może zobaczyć, po prostu jeżeli nie ustawicie ustawienia postu publicznego, tylko zostawicie prywatne, bądź tylko dla znajomych, to my niestety tego nie widzimy. I no nie wiemy, kto to udostępnił, tak? Więc kochani, jeszcze zerknijcie sobie. No szkoda, że to komuś się nie udało, ale dobrze, że mamy drugi prezencik, którym jest oczywiście kod na 10% na zakupy Goldbox. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma kodu, to tam śmiało piszcie wiadomość prywatną. I zaraz będziemy losować. Pudełeczko, jaki ma rozmiar, już Ci powiem. Piętnaście na piętnaście. Taka karteczka, pokażę. Pudełeczko. I tu mam. Okej. Tam w komentarzu
widzicie w komentarzu Goldbox listę osób, które udostępniły post publicznie, tak, że możemy to po prostu zobaczyć, i osoby, które publicznie udostępniły ten post. I te osoby mają przypisane numerki. Ja tutaj spośród mojej tutaj mam 50, po prostu 50 karteczek, tak? 50 losów i teraz wybiorę. Więc wybiorę pewnego szczęśliwca i zaraz zobaczymy, kto tym szczęśliwcem będzie. Tak, no jak widzicie, jest mega poskładane, więc ja tak naprawdę nie widzę. Okej. I tam werble teraz, werble, kochani. I numerek 27. 27. I ja już szukam. Oliwia! Oliwia, ty wylosowałaś! Kochana, to chyba jeszcze raz, co? Oliwia, jeszcze raz. Ja tak myślałam właśnie, że było kopiuj wklej, no ale szkoda właśnie, że po prostu nie widać wszystkich osób. Ja wiem, jak było u mnie kiedyś, jak robiłam candy, to też właśnie było, że na przykład udostępnień tego postu było, dajmy na to, z 90, tak? A ja tak naprawdę nie widziałam tego, bo jeżeli nie jest publiczne, to niestety nie widzimy tego. 38 jest drugi numerek. I teraz, kto jest 38? Zaraz sobie zerkniemy. Patrycja Netzelman, Scrapbooking Mix Media. Więc Patrycja Jezu, ja cię przepraszam bardzo. Patrycja Netzelman, bardzo serdecznie gratuluję. Tam proszę napisać do Goldbox i wygrałaś paczuszkę. A to mogą, a właśnie, tak jak piszesz właśnie, Oliwka, to mogą też być właśnie udostępnienia w grupach. Jeżeli właśnie udostępniacie też w grupach, widzicie, mogliśmy na początku na ten temat porozmawiać, chociaż tak szczerze też nie wiedziałam, że tak będzie to wyglądać. No widziałam z mojego kiedyś tam postu, tak, że ja nie widziałam tych wszystkich udostępnień, no ale tak jest, jeżeli nie są ustawione właśnie na publiczne, jeżeli udostępnienia transmisji zostały udostępnione gdzieś w jakichś grupach, do których nie należymy, to my niestety tego nie widzimy, więc bardzo mi przykro. I bardzo, no bardzo mi przykro, ponieważ nie wszyscy się tutaj zakwalifikowali do tego losowania, bo po prostu ich nie widać, tak, widzimy, że jest ilość udostępnień, ale nie widzimy, kto to udostępnia, więc ciężko nam po prostu losowe osoby sobie dodawać do tego losowania. Tu mi się kończy, ok. Coś mi się tam zepsuło. Nie widzę waszych komentarzy już w ogóle. Więc bardzo wam serdecznie dziękuję. Gratuluję Patrycji, która wygrała. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, że tworzyliście ze mną. Ja mam teraz walentynkę dla mojego męża. Karteczkę dostanie. Tylko coś mu tam wkleję do środka. I karteczka jest gotowa. Serdecznie, naprawdę z całego serducha wam wszystkim dziękuję, że ze mną byliście. To jest naprawdę dla mnie mega ważne, że przyszliście do mnie, że rozmawialiśmy sobie tutaj, że nie mówiłam tylko do siebie. Dziękuję, że chcieliście ze mną spędzić ten wieczór. Zapraszam was serdecznie na zakupy. Wszystkie osoby, które udostępniły transmisję, zapraszam oczywiście do kontaktów, wiadomości prywatnej, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, nie możemy napisać do was pierwsi wiadomości, tylko ta wiadomość musi wyjść od was.
Dlatego zapraszamy Was serdecznie do kontaktu i dostaniecie właśnie rabacik na 10% na te wszystkie wspaniałe bazy z Gonbox. I ja Was jeszcze serdecznie zapraszam na następny tydzień. W przyszłym tygodniu będzie dla nas tworzyła gościnnie Monika. Monika z Paper Monika. I będzie zdobiła pudełeczko Raffaello. Ja na pewno będę, ponieważ nigdy nie tworzyłam tej bazy. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak jej to wyjdzie. No i nie ukrywam, że potrzebuję inspiracji na to pudełeczko. Właśnie mam w swoich zasobach, w paczuszce Diti dostałam pudełeczko na Raffaello, ale jeszcze go nigdy nie robiłam. Dlatego miło będzie obejrzeć jakąś inspirację i może troszeczkę coś się zainspiruje nią. Tak, coś mi tam podpowie. Więc naprawdę z całego serducha dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia na kolejnym live'ie. No i szczęśliwych walentynek, kochani. Szczęśliwych i dużo, dużo miłości. Do zobaczenia. Cześć.